Są zarzuty dla księdza Sosnowca, w którego mieszkaniu w środę zmarł mężczyzna. Ksiądz usłyszał zarzuty z artykułu 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzi o posiadanie zakazanych środków psychoaktywnych. Prokuratura nie informuje jednak o jakie i jaką ilość substancji chodzi. Wiadomo natomiast, że ksiądz nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju. Zatrzymano mu także paszport. W sprawie zostało przesłuchanych wiele osób. Zarzuty usłyszał tylko ksiądz i to on jest jedynym podejrzanym. Przypomnijmy, do dramatu doszło w Sosnowcu w mieszkaniu księdza w minioną środę. Około południa służby wezwane do mieszkania ujawniły zwłoki młodego mężczyzny.